Dobra, powolny. Na każdym samochodzie ratowniczo-gaśniczym, który my posiadamy, za każdym razem jest woda. Tak samo jest to z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. W sumie, patrząc na wszystką wodę, jaką powinniśmy mieć do dyspozycji, to mówimy tutaj o ilości 10 metrów sześciennych z trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych, które mieliśmy w pierwszej fazie na miejscu zdarzenia. W momencie podawania pierwszych prądów gaśniczych przy tym bardzo mocno rozwiniętym pożarze poddasza od razu dowódca wydał polecenie o stworzeniu zaopatrzenia wodnego z najbliższych hydrantów. Udali się tam strażacy i stwierdzone zostało po prostu, że te hydranty są niesprawne, brak wody było w hydrantach. W związku z tym podjęta została decyzja o szukaniu następnych hydrantów, z których moglibyśmy skorzystać. Jak dużo hydrantów zostało sprawdzonych? No ciężko mi mówić tutaj o ilości. Wiem, że najbliższe hydranty, które były, mówimy tutaj o czterech hydrantach w bezpośredniej bliskości, stwierdzone było po prostu brak wody w tych hydrantach. No i musieliśmy przerzucać się w inne miejsca miasta, żeby po prostu tankować samochody i dostarczać tą wodę. Czy w trakcie akcji sprawdzaliście jeszcze raz hydranty, czy nie wiem, poprawiła się na przykład ciśnienie wody, się pojawiło? Z informacji, które posiadam, wykonaliśmy telefon do wodociągów w Dzierżoniowie i zostało podbite też ciśnienie na linii przez wodociągi. Poprawiło to troszeczkę wydajność tych hydrantów, dzięki czemu mogliśmy w dalszej fazie płynnie organizować zaopatrzenie wodne. Mamy przeglądy hydrantów. Są robione corocznie. Myśmy zaraz po tej akcji sprawdzili najbliższe trzy hydranty, które były w październiku przeglądane również w tym zestawie, który co roku systematycznie przeglądamy razem ze strażakami. I tam jeden tylko nie zadziałał z tych najbliższych, pozostałe były czynne. Ale proszę Państwa, liczba hydrantów na sieci przeznaczonej wody do picia, bo my jesteśmy właścicielem czy obsługujemy sieć wody do picia, nie sieci PPOSZ. Sieć PPOSZ właściwie w Polsce istnieje może w kilku miastach, ale sieć z kolei do picia jest wykorzystywana jako sieć PPOSZ, no bo jakaś woda musi być oczywiście, więc my staramy się przede wszystkim spełnić wymogi wody do picia. Jest to o tyle ważne, ponieważ sieć do PPOSZ, gdyby była, ona byłaby znacznie większych rozmiarów i wówczas musiałaby być niezależną siecią, bo te większe rozmiary powodują to, że przy tak małych rozbiorach wody, jakie potrzebują mieszkańcy, ta woda by po prostu gniła w tej sieci, nazwijmy tej PPOSZ, która byłaby bardziej wydajna. Dlatego też mówię, że liczba hydrantów nie ma tutaj takiego znaczenia, bo wystarczy, że na tej sieci, tutaj w przypadku Piławy Górnej, jest jedna główna nitka. Jeżeli się teraz odkręci kilka, czy dwa, czy trzy hydranty, to po prostu już tej wody dalej nie będzie, bo jest rozbiór. Jak gdyby wydajność tej sieci wtedy no jest niewystarczająca, żeby podawać więcej tej wody, tak? Bo jest cały czas dobijana. Myśmy dostali sygnał od strażaków, że jest pożar. Podnieśliśmy oczywiście ciśnienia maksymalnie, na ile mogliśmy to zrobić. No i taka wydajność była, a nie inna, więc tutaj trzeba by jak gdyby od strony tej fizyki wyjaśnić, że liczba tutaj nie ma znaczenia, bo każdy następny pobór wody powoduje to, że w tych pobieranych, tak, czynnych będzie spadało ciśnienie. To są prawa fizyki, więc w Polsce generalnie nie ma sieci PPOSZ. Ja wiem, że oczekiwania mieszkańców są takie, jak do wielu innych społecznych spraw, czy już nie powiem o służbie zdrowia, czy wielu innych aspektach. Oczywiście jest to związane przede wszystkim z możliwościami finansowymi. My przy każdej modernizacji drogi, tak w przypadku ulicy właśnie Piastowskiej, wymieniamy hydranty. Mamy w ogóle w sześciu gminach mamy 1200 hydrantów. W zeszłym roku wymieniliśmy 90 hydrantów. Sukcesywnie są te hydranty właśnie przy takich modernizacjach dróg wymieniane. Od razu wyjaśnię, dlaczego przy modernizacji drogi, bo wymiana każdego hydrantu wiąże się, proszę Państwa, z wstrzymaniem dostawy wody dla szeregu mieszkańców. To nie jest tak, że te hydranty są właśnie na oddzielnych sieciach. To one są jak gdyby przede wszystkim nam potrzebne do płukania sieci, a więc do spraw związanych z dystrybucją tej wody, tak? Z utrzymaniem higieny tej wody. A przy okazji my również, no, nie to, że
pozwalamy, ale strażacy korzystają z tych hydrantów, żeby gasić te pożary. No, takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko, natomiast w momencie, kiedy one się zdarzą, powiadamiamy tutaj wodociągi czy zarządcę w postaci gminy, że takie przypadki miały miejsce, żeby po prostu je usuwać. Co roku w ramach sprawdzania hydrantów dokonujemy ich razem z wodociągami. Wszystkie nieprawidłowości są od razu usuwane po ich stwierdzeniu, czy mówimy tutaj o znakowaniu, ewentualnie uszkodzeniu zasów, włazów i to jest na bieżąco usuwane. Po tym wszystkim, no, dla mnie jest taki wniosek. Ja tutaj na pewno będę się o to starał i będę pilnował, żeby te instytucje po prostu zapewniały nam tutaj w mieście odpowiednią ilość hydrantów i odpowiednie ciśnienie wody i sprawność tych hydrantów. I na pewno nie zrezygnuję z takiej bieżącej kontroli i takiego bieżącego, bym powiedział, wzywania tych firm do utrzymywania tej infrastruktury przeciwpożarowej w ciągłej gotowości, bo to po prostu musi wszystko działać. Bo nie możemy tutaj ponosić takiego ryzyka nadmiernego. Czy pod względem instalacji przeciwpożarowych jesteśmy przygotowani na pożary, czy wprost przeciwnie, strażacy muszą we własnym zakresie sobie dawać radę? Korzystamy z tego, co zastaniemy, czyli sieć, która jest i która, z której możemy skorzystać, to z niej bierzemy po prostu wodę, plus to, co po prostu mamy w zaopatrzeniu wodnym, jeżeli chodzi o nasze samochody, czy zasób z samochodów też z innych powiatów, mówimy tu o cysternach, czy samochodach ciężkich z większymi zbiornikami wodnymi. Sądzę, że sieć hydrantowa, która obecna jest i patrząc po analizie działań, które prowadzimy, do tej pory nie mieliśmy przypadków, żeby sieć, która jest i zasoby nasze wodne były niewystarczające. Ten pożar, który był, no to mieszkańcy najstarsi twierdzą, że nie było większego pożaru w historii tego miasta, no więc oby nie było kolejnych, natomiast no tutaj w takim trybie bym powiedział alarmowym dokonujemy właśnie inwentaryzacji hydrantów, oceny ich liczby, czy jest właściwa, no a już tutaj tak jakby sprawność tych hydrantów to już jest poza wszelką dyskusją. One wszystkie muszą być sprawne i będę się o to starał, żeby tak było. Czyli jeżeli pytanie jest, czy będziemy gotowi na kolejny pożar, chciałbym, żebyśmy byli gotowi.